Cześć, jestem Lakota Joe i teraz kolejny film na moim kanale z gry Far Cry 5 Salon Gier. Zgodnie z tym, co zapowiedziałem, dzisiejszy film zagramy sobie na kolejnej mapie związanej w tytule z nadchodzącym Far Cry'em 6. I tym razem zagramy sobie może na tej mapie, ponieważ widzę ją dopiero teraz. Powstała ona 6 lipca tego roku, a więc 6 dni przed tym, jak oficjalnie został Far Cry 6 zapowiedziany, jeszcze nie było wtedy też tych przecieków, ani Ubisoft Forward. Jej twórca to Killer 366, została udostępniona, już mówiłem, kiedy 489 razy rozegrana. Gramy! Nie została ona najlepiej, ani też najgorzej oceniona, więc mówię, zagrajmy sobie dzicz. Ciekawe, co znaczy ta dzicz, że dżungla? I na mapie też są dżungla, a ty nie ma dziczy tam. Nic, zobaczmy. Is this Far Cry 6? Czy to jest Far Cry 6? No. Journey. Jeszcze nie. Tam musimy wędrować, tak? W tamtym kierunku. Ale jakoś nie widzę tutaj żadnej łodzi. Więc trzeba tutaj jakoś pewnie wybrać się lądem. Słychać, że dzicz. No właśnie, słyszę takie dźwięki jakieś, jakby to była taka dżungla, kurczę. To jak dżungla, to Kałach tutaj jak najbardziej pasuje, bo Wietnam. Dobra, na razie cicho. Mamy tutaj co? Ul. Jak to rozwalę, te pszczoły pewnie na mnie się rzucą jak wściekłe. Ktoś tu słyszał jakieś zwierzęta mniej lub bardziej przyjemne, nie wiadomo. Cel niby pokazany jest gdzieś tam, ale ja nie widzę tutaj nigdzie żadnego pojazdu, żeby dopłynąć tam. Tam gdzieś jest pokazany helikopter. To przejdźmy może do tego helikoptera zobaczyć. No to była ta antylopa widłoroga. No, trochę na Wietnam to wygląda tutaj. Chociaż elementy są pomieszane jak to w tego typu mapach. Zobaczmy ten helikopter, czy gdzieś tam jest, a jak będzie on za daleko. No nie, już pokazuje, że jest niby bliżej. O, kotwica, świetnie. Wbijaj, 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 popie. Uwaga, widać kogoś. Tu kolejny. Myślałem, że da radę ich ominąć bez rozlewu krwi, ale niestety widzę, że się bez tego nie obyło. No i co, gdzie jesteś, Migo, co? Kurde, ja tutaj w tej myszy nie mam scrollowania, bo ona mi się zepsuła, ta mysz. A zaś jakbym wziął tę drugą moją mysz, która jest scrollowanie dobre, to zaś by nie strzelał. Tutaj jest helikopter. Nie strzelał, tylko ten. Nie mógłbym rzucać granatami, nożami, czymkolwiek. No nie wiem, no spróbujemy się tutaj śmigłem przelecieć, jak już do niego dotarliśmy. To jest ten grubas. No to pierdolić grubasa. Przecież na pewno zacznie do mnie napieprzać, ale jak już mnie wykrył. Ale niech sobie tam jest. No i gdzie jest ten cel? Czyżby tutaj nad tą wodą? Zobaczmy. Nie? Tu
tutaj jednak. Czyli jednak to nie było tak, że trzeba było płynąć po wodzie, tylko to było gdzieś tam w powietrzu i trzeba było jednak dojść do tego helikoptera, bo tak się zacząłem zastanawiać, czy ja tak potrzebnie idę tutaj. Bo że to mogła być jakaś ta pułapka na gracza. Czasami tak się też może zdarzyć, że tam po prostu nas nabiorą, że my chodzimy po całej mapie, a mamy pod nosem w miejscu, które żeby się spełnili już rozwiązanie tutaj właśnie tej mapy. No dobra. Byłoby to na tyle w tym odcinku. Za chwilę zagramy się na kolejnej mapie. Zostawcie łapę w górę, bo będzie tylko więcej. Trzymajcie się, cześć.